Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro już w całym kraju powinno być słonecznie, przy czym na zachodzie Polski nadal cieplej. Tam spodziewamy się około 20 stopni. Dzisiaj nad wschodnią połową kraju jeszcze utrzymywały się chmury i gdzieniegdzie padał deszcz. To pozostałości tego frontu atmosferycznego, który do jutra powinien odsunąć się od nas. Tym bardziej, że od południowego zachodu umacnia się wyż, który ma się połączyć z rosyjskim wyżem. Ciśnienie już jest wysokie i jeszcze trochę wzrośnie. Jutro w południe w Warszawie osiągnie 1017 hektopaskali. Noc będzie zimniejsza od minionej, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, gdzie ma być od 0 do 2 stopni, a na północnym wschodzie nawet mogą być przymrozki. Na zachodzie nieco cieplej. Nie spodziewamy się żadnych opadów i to jest dobra informacja w kontekście poziomu wody w rzekach. Nie powinno padać, choć miejscami na Pogórzu i na wschodzie jeszcze może być nieco więcej chmur. W powietrzu jest sporo wilgoci, więc będą też i mgły, mogą się tworzyć w wielu miejscach. Wiatr niezbyt silny. Jutro tylko nad morzem i na Pomorzu chwilami będzie mocniejszy. Południowy i południowo-wschodni. W czwartek jeszcze ma być ciepło, w wielu miejscach około 20 stopni. Będą i słońce, i deszcz, ale opady raczej słabe. A koniec tygodnia zapowiada się chłodniej, z temperaturą mniej więcej od 10 do 15 stopni. Do zobaczenia.